Heja, laczy, cześć wszystkim, czyli pogoda istnie szwedzka, bo jest również z nami mały szwedzki SUV, czyli Volvo XC40 w prezentowanej wersji Inscription. Zapraszam. Stylistyka przedniej części pojazdu. Widzimy wielki, masywny grill wykończony chromowanymi elementami, a także centralne logo Volvo, podobnie jak w innych modelach. Przednie lampy z charakterystycznym młotem tora, lampy do jazdy dziennej oraz kierunkowskazy. Mijania są również dynamiczne, doświetlają nam aktywnie zakręty. Schodzimy niżej, przedni zderzak z wieloma ciekawymi liniami, przeciwmigielne także LED-owe, czujniki parkowania oraz kilka dokładek stylistycznych, charakterystycznych dla SUV-ów. W naszym modelu zamontowany jest silnik o oznaczeniu B4, czyli miękka hybryda. Jest to 2-litrowa jednostka benzynowa o mocy 197 koni mechanicznych, połączona z przekładnią automatyczną 8-stopniową oraz napęd na 4 koła. Jeszcze stylistyka boku pojazdu w prezentowanej wersji felgi aluminiowej 20 cali, a także kilka ciekawych smaczków, chociażby takie małe tu flagi szwedzkie zamontowane pod maską. Są również oświetlone klamki, a także elementy stylistyczne, dokładki wokół okien oraz srebrne relingi. Element praktyczny to również drzwi przykrywające nam progi wewnętrzne, dzięki czemu w brzydką pogodę nie ubrudzimy swoich nogawek. Jest także wiele stawek stylistycznych na nadkolach oraz dole drzwi, a także prześwit XC40 wynoszący 211 mm, dzięki czemu w jakieś tam delikatne leśne ścieżki spokojnie wjedziemy, bądź chociażby na jakiś wyższy krawężnik w centrum miasta. Patrząc z tyłu widzimy spory spoiler, a także element charakterystyczny, historyczny właśnie dla marki Volvo, to centralny napis na tylnej klapie oraz pionowe lampy, w naszym przypadku LED-owe. Schodząc niżej również oznaczenie silnikowe B4 oraz napis All-Wheel Drive. Idziemy jeszcze niżej, tylny zderzak strukturalny z lampkami, a także z elementami charakterystycznymi dla crossoverów. Mamy również stoczniki parkowania oraz kamerę cofania. Sprawdźmy jeszcze w bagażnik. W XC40 jego pojemność to dokładnie 452 litry, czyli taki średniak w tej klasie. Bardzo fajne wykończenie, miękkie wykończenie po bokach, a także na podłodze. Jest gniazdko 12 V, haczyki na zakupy, a także otwór na narty. Pod podwójną podłogą mamy taki tu patyczek, jest kolejna kieszeń na jakieś tam wasze podręczne przedmioty, a jeszcze niżej koło zapasowe i zestaw naprawczy do zmiany koła. No i miejsce najważniejsze to oczywiście fotel kierowcy. W XC40 siedzimy dosyć wysoko, ale sam fotel posiada wiele regulacji i jest bardzo wygodny w długą trasę. Podparcie utregulowane, a także wiele kierunków regulowanych elektrycznie. Z pamięcią dla dwóch kierowców. Przed kierowcą ciekawa kierownica, oczywiście z wzorem charakterystycznym dla Volvo. Multifunkcyjna, sterowanie tempomatem, komputerem pokładowym. Trochę mi tu brakuje łopatek do zmiany biegów. Również przed kierownicą wirtualne zegary to standard w modelu XC40. Pokazujące informacje z komputera pokładowego z możliwością konfiguracji tarcz pod każdego kierowcę, a także wyświetlana jest na nich mapa i informacje z multimediów. Centralnie zamontowana stacja multimedialna, obsługująca Apple CarPlay oraz Android Auto, z tego poziomu również sterowanie klimatyzacją, ustawieniami pojazdu, a także podgląd na asystentów. Poniżej multimediów również kilka przycisków fizycznych do sterowania poszczególnymi funkcjami radia, a także przycisk od wyboru trybów jazd. Mamy wielką tu półkę z ładowarką indukcyjną na smartfon, dwa gniazda USB, gniazdo 12 V oraz centralnie zamontowane dwa cup holdery. I kolejny smaczek we wnętrzu to gałka zmiany biegów, taka kryształowo wykończona właśnie w naszej wersji Inscription, w wersji Air Design jest ona skórzana. Mamy spory podokietnik ze schowkiem, a także spójrzcie, wyjmowaną śmietniczkę. Kolejnym smaczkiem w naszym Volvo są również szwedzkie flagi szyte w fotele oraz znakomite wykończenie deski rozdzielczej. Na górze mięciutko oraz tu jest naprawdę prawdziwe drewno. W podstawowej wersji widziałem tu taka również guma z mapą Göteborgu do wyboru w konfiguratorze. Patrząc niżej, jasne wykończenie dołu, a także boczne drzwi. Tu również elementy drewniane, nagłośnienie Harman Kardon oraz bardzo przyjemne miękkie podokietniki i miękkie wykończenie kieszeni bocznych, dzięki czemu elementy, które tam są, nie będą Wam jakoś brzęczały podczas jazdy. Sprawdźmy jeszcze tylną kanapę. I tu pod kątem miejsca, zobaczcie, jeszcze na stopy, na kolana oraz nad głową, nawet z pomponem, bez problemu się mieszczę. Jeżeli chodzi o udogodnienia, są dwa gniazdka USB typu C oraz dwa nawiewy, również bardzo fajnie wykończone, takimi tu aluminiowymi gałeczkami. Pod kątem schowków są spore schowki w drzwiach, również miękko wykończone, a same drzwi także są bardzo przyjemnie wykończone. Są takie również szateczki w przednich fotelach oraz element komfortu na tylnej kanapie. Są także dwa cup holdery w podokietniku składanym oraz klasycznie ISOFIX-y, w końcu bezpieczeństwo Volvo ponad wszystko.
Pogoda jest jaka jest, jesteśmy w lesie, grzejemy sobie kierownicę 3-stopniowo, fotelik również i jedziemy przejechać się Volvo XC40 w naszej wersji Inscription, czyli tak naprawdę komfort połączony oczywiście z elegancją w tym samochodzie. Ciekawe się nie koczę za chwilkę, natomiast samochód, który dla mnie jest bardzo uniwersalny, bo czy do miasta, krawężniki, galerie handlowe, przedszkole, szkoła, czy wasza korpo praca, bądź na przykład aktywny weekend do lasu, rowerki bardziej na dach, bo do bagażnika rowerów to raczej nie zmieścimy za wiele, więc samochód naprawdę pod tym kątem uniwersalny, a z drugiej strony nawet na 4 koła, który bez problemu, z delikatnych opresji oczywiście was wygrzebie. Ale jedziemy na asfalt i zobaczymy pod kątem właściwości jezdnych z tym właśnie silnikiem, niemalże 200-konnym, dokładnie tam 197 koni, tak wam powiedziałem na początku. O, zamykamy nasz panoramiczny daszek i pod kątem parametrów technicznych do setki około 8,5 sekundy. To jest wynik, uważam, zupełnie normalny, natomiast raczej dynamiczny jest to samochód z tą jednostką napędową i niezależnie od warunków, czy jest mokro, czy sucho, czy są ściółki, czy liście, zawsze się napędzimy bardzo szybko właśnie do tej przepisowej 90 bądź setki, chociażby na przykład na autostradzie. Volvo ogólnie w wielu miejscach pokazuje nam po pierwsze historię tam jakichś elementach stylistycznych, flagi, nie flagi, właśnie te lampy, napisy, a z drugiej strony, od czego zawsze słynęło Volvo? Od samochodów kombi, to raz, a dwa słynęło od bezpieczeństwa. Nie inaczej jest w nowej XC40. Tu pod kątem systemów jest ich naprawdę bardzo dużo. Aż wam parę powiem. Przede wszystkim Lane Assist i na autostradzie Travel Assist. Jest symbol zielonej kierownicy. Oczywiście tego nie wolno robić, ale puszczamy kierownicę, samochód widzi linię, utrzymuje nam odległość, prędkość, wszystko robi co potrzeba. Dostosowujemy oczywiście również do znaków drogowych, do ograniczeń, więc Travel Assist działa naprawdę znakomicie. A w mieście po prostu jest Lane Assist, jest również system, ten pre-crash, zapobiegający najechaniu na samochód przed Wami. Również cofając, wyjeżdżając z miejsca parkingowego, samochód widzi samochody znowu, które są za Wami, żebyście na nie jakby nie wyjechali z miejsca parkingowego. Jest również martwa strefa w lusterkach. Tu naprawdę tego jest bardzo dużo. Przednie światła, tak jak powiedziałem, one nie są matrycowe LED-owe, czyli nie wycinają poszczególnych samochodów właśnie podczas jazdy w nocy. Szkoda. Natomiast są one jakby adaptacyjne, są po prostu dynamiczne, czyli same te takie jakby skupiska LED-ów skręcają w prawo bądź w lewo, podążając za ruchami kierownicy. To bardzo fajne, to szczególnie w nocy doceni kierowca na jakichś tam właśnie na przykład szwedzkich leśnych drogach. Zawieszenie w naszym samochodzie. Felga 20, a mimo to jest tu bardzo komfortowo. Naprawdę, samochód jest zestrojony raczej na komfort, a nie na jakieś nastawienia sportowe. W wersji Air Design macie zawieszenie właśnie usportowione, usztywnione. A u nas jest głównie komfortowo, natomiast zawieszenie bardzo sprawnie wyraża wszystkie nierówności. Tak w tej chwili droga jest raczej z kategorii 3, 4 bądź nie wiem, 6, a Volvo sobie z tym radzi bez problemu. Mamy również tryby jazd, czyli Volvo Drive Mode. Przełączamy sobie tryb indywidualny, komfortowy, ekologiczny, właśnie na przykład tryb dynamiczny. Tryb dynamiczny zmienia nam właśnie reakcję na gaz, również układ kierowniczy się usztywnia, bądź tam utwardza, jak to nazywamy. Mamy inne wskazówki od obrotomierza i prędkościomierza, a także auto jest takie po prostu bardziej zrywne, utrzymuje nam wyższe oboty i wyższy bieg. Skrzynia biegu 8-stopniowa, bardzo nastawiona raczej na taką spokojną bądź dynamiczną jazdę, natomiast to nie jest dwusprzęgłówka, to jest normalna skrzynia automatyczna, natomiast nie zauważyłem żadnego jakby zrywania tej skrzyni, jakichś tam szarpnięć przy zmianie biegów, działa ona raczej aksamitnie. Często krytykuję w samochodach system start-stop. Tutaj jest to ta miękka hybryda i naprawdę silnik załącza się praktycznie bezszelestnie, niezauważalnie na postoju w mieście, więc przez cały okres tego samochodu, kiedy go miałem przez 7 dni, ani razu nie wyłączałem start-stopu. On był non-stop włączony. No właśnie, a dlaczego był włączony? Bo spalanie w naszym samochodzie, niby 2 litry. W tej chwili Volvo już też tam poszło, że jest silnik 1.5, bądź tylko 2 litry dieselki i benzyny. I jak ja bym dla Was polecił XC40? Na przykład z silnikiem D4 bądź D3. Miałem ten samochód, akurat jako służbowy w pracy i naprawdę pod kątem spalania była tam rewelacja. A w naszym samochodzie jest silnik B4, czyli silnik właśnie spalinowy, benzynowy. I spalanie tutaj jest raczej, jak to mówią ładnie, srogie bądź wysokie. W mieście mniej więcej około 11 litrów na 100 km przy normalnej jeździe. Starając się, muskając ten pedał gazu, spalimy w mieście no mniej więcej tamte 9 litrów. Mniej mi się nigdy nie udało. Na autostradzie okolice 9,5 litra, ale przy 130, bo przy 140 to już przekraczamy dychę. Trochę lepiej są na takich drogach międzymiastowych, krajówkach, tam spalanie da się zejść poniżej 8. Jak się bardzo postaramy, tempomat za tirem, no i jedziemy do celu.
jak przystało na SUV-a, właściwie kompaktowego miejskiego SUV-a, tu powinna być dobra widoczność. Są duże lusterka, sami spójrzcie, naprawdę z wielką powierzchnią przeszkloną. Spora przednia szyba i tak jak mówię na początku, naprawdę w X40 siedzimy dosyć wysoko, kierowca i pasażer, więc te fotele są raczej właśnie takie zamontowane wysoko, troszkę jak na stołku, ale bardzo wygodnym stołku. Do tyłu słupek C jest dosyć spory, natomiast tłumaczymy to raczej tym, że samochód jest przygotowany również pod kątem dachowania, uderzeń bocznych i tak dalej. Tutaj X40 otrzymała najwyższe noty. To co, zapinamy sobie właśnie Pilot Assist, cyk. Odległość ustawiona przepisowe 40 do naszej kijanki sporty przed nami. I zobaczcie, na przykład jeżeli chodzi o ustawienia klimatyzacji. Tu się musimy zawsze wklikać w ekran i z tego poziomu albo na automatyczną, ale wyłączamy w tej chwili klimę. Oś nam wolno przehamowało, bo kija przehamowała. Więc to może być dla Was zaleta, a może być również wada, że wszystko jest sterowane z poziomu ekranu. Natomiast jakby sama ta obsługa dla mnie jest intuicyjna. Bardzo lubię multimedia w Volkswagenie, jak wiecie, i tam jest dla mnie mega intuicyjnie. Natomiast Volvo naprawdę po chwili obcowania z tym samochodem, to również jest bardzo intuicyjnie. To, co mi się kolejne bardzo podoba w X40, to jakość tego wnętrza. Okej, samochód jest drogi, to musimy też tam powiedzieć, no bo jest jakby nie było auto, które jest w segmencie premium. Ale wnętrze, deska rozdzielcza, wszystkie dekory, fotele, czy wykończenie nawet bagażnika w tym samochodzie, to wszystko sprawia, że tutaj jakby czujemy, za co płacimy. Często jest tak, że auto kosztuje tam wyjściowo ileś, a Volvo nawet w podstawie macie naprawdę materiały bardzo fajnej jakości, a dwa, spasowanie, nierówności, jakieś kostki brukowe, kocie łby. Ten samochód nie wydaje z siebie żadnych obcych dźwięków, mimo że ma tam przebieg już 17 tysięcy km. Wiem, troszkę podcukierkowałem to X40, bo ogólnie auto mi się bardzo podoba dla rodziny, natomiast dla rodziny 2 plus ewentualnie 1, bo auto jest ogólnie raczej takie przytulne we wnętrzu, nie jest jeszcze przepasnie duże, w końcu auto jakby nie było tego segmentu miejskiego. Natomiast jak to zawsze u mnie, podsumujmy go w tej chwili, wady, zalety i zaczynamy jak zawsze od wad. Pierwszą z nich jest dość mały bagażnik. Dwa, brak nawet w opcji adaptacyjnych matrix LEDów. Kolejne, brak regulacji podokietnika. Następnie brak łopatek do zmiany biegów. Dość wysokie spalanie, a także dość ciasne wnętrze dla niektórych z Was w tym segmencie. Natomiast jeżeli chodzi o zalety, po pierwsze to wykończenie tego samochodu wewnątrz. Dwa, silnik, który się uruchamia bezszelestnie i ma bardzo fajną kulturę pracy. Dynamika jednostki napędowej, a także wygłuszenie na autostradzie. Asystenci, którzy działają zarówno w korkach w mieście, jak i na autostradzie. Dobra widoczność i duże lusterka oraz dynamiczne światła i zawieszenie, które jest zestrojone troszkę komfortowo, a troszkę tak bardziej sztywno, bardziej delikatnie sportowo, ale najsportowej jest w wersji Air Design. X40 to bardzo ciekawy samochód. Dokładnie co jest w tym modelu, będzie jak zawsze u mnie wyszczególnione w sekcji pod filmem. Moja przygoda z tym samochodem to bardzo udana przygoda. Woziłem Isofixy, woziłem fotelik, a również wózek w bagażniku i ten wózek tam się mieści po prostu na styk. Spacerówka, gondola już tam miała trochę ciasno. Auto, które jest raczej jako drugi samochód w rodzinie, natomiast bardzo uniwersalny i raczej bardzo stylowy samochód w rodzinie, który na pewno się wyróżni na parkingu, a także zaspokoi nawet najbardziej wymagające osoby pod kątem jakości wnętrza oraz naszej wersji również jakości akustyki, bo jest Harman Kardon. Co Wy byście wybrali? Czy właśnie SUV-a miejskiego, czy jednak samochód typu jakiś hatchback, kombi, czy coś kompaktowego do miasta, a może elektryka? Co tam byście woleli? Plug-ina, spalinówkę, czy diesla? W moim przypadku bardzo fajny samochód, ale ja kupiłbym na przykład ten samochód z silnikiem diesla. Wtedy zarówno ekonomia, jak i dynamika są na bardzo fajnym poziomie. Tyle, jeżeli chodzi o spotkanie moje z Volvo X40. Jak się podobało, dajcie oczywiście suba, dajcie łapkę w górę, a widzimy się na kolejnym filmie. Dzięki, pozdrawiam!